Z wczoraj. Film masz? No. Nie, nie chcę tego oglądać. Nie, nie, bo to jest mega pozytywny film, naprawdę. Zaczyna nie się chcę. Od nie nagrywaj. Zobacz, jakie to są plany. Tak. Dla siebie. To, ale dobra, weź to. Patrz teraz, patrz. Nie. Dobra, mogę ci ściszyć dźwięk, ale popatrz na plany. Myślę, że spokojnie mogę to wysłać, wiesz, na film, na festiwal filmu. O, zobacz, patrz, jaki plan. Fascynacja. Zajebista dziura. Bez udźwiękowienia. A nie, nie, nie. Robi robotę, no nie? No naprawdę, bez dźwięku dużo lepiej. Prawda jest taka, że gdzieś tam właśnie z Darkiem, to był przełom 2018-2019, spotkaliśmy się na Sylwestrze i wtedy też właśnie ja Darkowi jakby zasugerowałem, że po prostu od już dłuższego czasu widzę po prostu jedynego wokalistę, który po prostu jakby potrafi zrobić coś, co jest w absolutnie moim sercu najbliższe i najpiękniejsze, czyli ta muzyka z Kręgu Purpury. No i oczywiście wybraliśmy się z Darkiem jako przedstawicielem z wytwórni do Lublina i wtedy też właśnie powstał taki remaster, no, taki churalny wykon. Tak, no, tam po prostu tak, wykonywaliśmy swoje ulubione piosenki, między innymi Stone Cold Rain, bo też się pojawiło. Chcieliśmy to zrobić z orkiestrą, ale... Ale orkiestry nie było. Spotkaliśmy się, to było dobre półtora roku temu, albo prawie dwa lata temu w Lublinie. W bardzo zimowej atmosferze. Tak. No i umówiliśmy się, że zrobimy płytę. Znaczy to jeszcze chwilę oczywiście trwało od tamtego czasu, bo mieliśmy też jakieś swoje zajęcia inne, a tak naprawdę do muzyka była już gotowa wcześniej, więc trzeba było znaleźć czas na to, żeby napisać teksty. Mówię o swojej pracy nad tą płytą. Żeby napisać teksty i zarejestrować 8 utworów, więc tak naprawdę już tak na 100% umówiliśmy się na tą płytę przed wakacjami 2020 roku. Ja nie lubię opowiadać o tekstach, no bo to musiałbym się cofnąć do tego czasu, w którym je pisałem i jakoś zacząć analizować. Nie robię tego nigdy. No i napisałem 8 tekstów i mam nadzieję, że trafią do słuchaczy i każdy słuchacz będzie mógł sobie zinterpretować go tak, jak chce. Napisałeś teksty, już to jest poza tobą, wydałeś to, zrobiłeś. Jak się tam, wiadomo, czasem nagrywa płytę, to później już się do niej nie wraca, jak się ją już wyda. Tak jest. Bo to jest ciężkie i tak podejrzewam, że jest z tobą. Natomiast fajne jest to, jak słyszę po prostu różne opinie różnych ludzi, którzy mówią: o, ten tekst opowiada o tym, a ten o tym, a ten o tym. No, to chyba tak jest najlepiej. Tak, żeby autor tłumaczył wszystko. Tak, ale fajne jest to, że ludzie po prostu się tego chwytają, że to jest po prostu, działa na ich wyobraźnię. No w ogóle jak się czyta, to jest jeszcze co innego, a jak się słucha tego, co jest napisane, to emocjonalny przekaz. Też niektóre wyrazy dobrze brzmią, niektóre zdania dobrze brzmią. I czasem jest tak, że może nie do końca pasują, ale fajnie by było, żeby w tym miejscu... Ja nie lubię tego analizować, no, bo po prostu napisałem je i proszę interpretować je tak, jak chcecie. Ja wczoraj nagrałem pierwszy swój film w życiu i też po prostu ja bym go opublikował po prostu, nie zastanawiam się dopiero nad tym. Na konkursie filmografii w Japonii, bo to jest taki pomysł. W tym riffie, puść samego Hammonda w tym samym riffie, na sekundę tylko, zobaczymy jak to brzmi. No, jak słuchamy bez gitar, to tak jest. No, to jest fajne. Bo ty masz możliwość wpływu na ten. No nie, on to nagrał, nie? Z kolumny i przystał, włączał. No to jest tak i już, no.
Ja jeszcze tylko powiem o utworze, który się roboczo nazywał Mother Mary i takim też został. Znaczy on jest jakby drugim tytułem. Prayer of the Unbeliever, to jest ten podstawowy, yes. Tak. No i to było nasze pierwsze spotkanie w ogóle w studiu. Tak. I z całego materiału wybrałem sobie te dwa utwory, żeby zarejestrować taką wersję demo. No i jakoś tak zaśpiewało mi się Mother Mary. W ogóle o tym nie myślałem. Jak wchodzę na gorąco do studia, żeby zaśpiewać coś, to też nie myślę, czy mam zaśpiewać jakiś tekst. Po prostu to, co mi wychodzi w danym momencie, tak wyszło. I Piotrowi, i Darkowi w ogóle, i zespołowi tak się spodobało to Mother Mary, że musiałem się strasznie pomyśleć o tym, jak ugryźć ten temat, żeby nie popaść w jakiś religijny heavy metal. żeby dobrze ten temat ugryźć, ale myślę, że mi się udało wybrnąć, a ten szlagwort Mother Mary, come to me i tak dalej, tak. To już zostało. To była taka prośba, ten utwór chyba do końca bardzo będzie chcieli, nazywany, bardzo tak, będzie chcieli, do końca tak. Nazwany przez nas właśnie Mother Mary. Jak zaczęliśmy rozmawiać od pewnego czasu, to znów wróciliśmy do roboczego tytułu. Tak. I ten wątek w ogóle był tak dla nas po prostu jakby chwytliwy. Oczywiście nie miało to nic wspólnego z żadnymi przekonaniami religijnymi ani politycznymi. No to wiadomo, nie się działo, to po prostu to w nas wiadomo. Tak, że, kurde. Właśnie to jest też przykład na to, że niektóre wyrazy po prostu dobrze brzmią zaśpiewane. Tak, tak. Jak patrzysz, jest Mother Mary, Almighty God i tak dalej, no to jest jakaś jednoznaczność od razu nasuwająca się religijna, ale chyba nie jest tak do końca też z tym tekstem. A, no myślę, że Mother Mary na pewno jest jednym z nich, ale lubię też Rat Race, bo to jest taki krótki, 3,5-minutowy kawałek, on mi się kojarzy z Neon Knights, Black Sabbath, w ogóle troszkę też z Iron Maiden. Jak pisałem do niego tekst, to sobie napisałem Maiden, nie? To już był taki, o tak, jakby był odnośnik, że wiedziałem, że to jest ten numer. W ogóle płyta jest fajna, mocna i na pewno jest stylowa w tym takim hard rockowo, czasami zahaczającym nawet o klasyczny heavy metal. W tym sosie jest naprawdę dobra. Jestem absolutnie dumny z tego, co udało się nam tutaj zrobić. To wszystko będzie w dodatkach do płyty? A cię będzie przede wszystkim, wiesz, jakby dodatek pierwszy to będzie ten film, który zrealizowałem. To no tak. Ten musi być. Bo. On już będzie po tym konkursie tam w Japonii. No to już wtedy będziemy gadali z innej pozycji, już będzie panie Piotrze w tym tak, momencie. Tak, już, no tak. No tak, to już. Za to. Panie rezesent. Napisałem muzykę, zaaranżowałem zespołem, nagraliśmy w studiu i wszystko po prostu było super. I nagle dostaję kawałki, które już nie są moimi kawałkami w ogóle, jakby nowe rzeczy i patrzę na to już w ten sposób, że po prostu to są takie numery, które no, mogę słuchać sam, bo swojej muzyki się tak nie za bardzo chcę słuchać, natomiast tu już mogę tego słuchać do tego stopnia, że jak była moja solówka, to przewijałem dalej, bo po prostu chciałem słuchać tych momentów. To już znałeś po prostu. Tak, tych momentów, które po prostu były z wokalem, że po prostu przeżywam to, budzę się z tym, już mam tego dosyć, dzwonię do Wojtka. No musisz to odstawić, musisz. Tak, te leki też. Wojtek, po prostu słuchaj, zaraziłeś mnie czymś dziwnym, po prostu nie mogę się uwolnić od tej muzyki, no nie możesz mi coś porać, no. Teraz już dostałem radę, że muszę odstawić. Trzeba, tak. No zwłaszcza, tak. że już tak długo trwa w ogóle proces nagrywania i na szczęście już kończymy tutaj miksować. No, że trzeba trochę na pewno od tego odpocząć. Myślę, tak. Myślę ty na pewno. Wow. 42. 42 rok? Nie, 65. O, jakie to jest fajne wiosło. Jaki gryfik ma w ogóle? No nie. I remember well, it was raining on the day we met. I can still recall your hypnotizing silhouette. Shaking like a tree, you touched my face with your fingertips. Płyta jest z serca i bez kalkulowania i w ogóle jest tutaj bardzo dużo
różnych rzeczy, różnych trudnych rzeczy, bo po pierwsze jest to płyta w języku angielskim, po drugie to jest muzyka osadzona mocno w latach 70., 80., długie kompozycje, długie solówki. No i wydawanie w dzisiejszych czasach takiej płyty w Polsce jest lekkim szaleństwem, powiedziałbym, ale cieszę się, że mogę brać w tym udział, bo to jest muzyka, którą bardzo dobrze czuję. Lubię taką muzę i najchętniej zajmowałbym się tylko takimi dźwiękami. Nie, no to wiesz, no można by gadać godzinami, natomiast jedno jest pewne, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, że mamy radochę, po prostu, że działamy razem, że po prostu nie ma tutaj żadnych zgrzytów, że nie ma po prostu jakby takich kwasów, które są zazwyczaj wśród muzyków. Mamy fajny zespół, który po prostu jakby nie stwarza żadnych sytuacji. Jest to w ogóle bardzo rodzinna atmosfera. Także no w tym miejscu możemy podziękować tym wszystkim ludziom, którzy po prostu uczestniczą w tym i wkładają w to kawał serca, poświęcają, nie wiem, swój czas rodzinny i tak dalej. No bo to też jest bardzo ważne. I close my eyes and I didn't see what was coming. With a smile on your face, you stabbed me in the back.